Cześć, z tej strony Leno. W dzisiejszym filmie opowiem o kilku przypadkach awarii dysków twardych. Zapraszam do oglądania. Zanim zaczniemy, chciałbym zaprosić Cię do subskrypcji tego kanału. Umożliwi to docierać do szerszego grona odbiorców i lepiej rozwijać mój kanał. Dziś w odcinku kilka słów na temat awarii dysków twardych. Myślę, że mogę przyjąć, że awarie dysków twardych to jedne z najczęściej występujących awarii w komputerach. Także opowiem kilka przypadków. Zaczniemy sobie od najciekawszego przypadku, a dotyczy on dysku M2 SATA. Dokładnie jest to dysk, który był w laptopie od nowości, dysk OM-owy. Historia jest ciekawa, bo tak naprawdę był to dysk z mojego prywatnego laptopa. Model dysku to SK Hynix HFS 256G39TND myślnik N210ABB. Dysk M2 o pojemności 256 giga. Pracował w laptopie Acer Spin. A ciekawa historia z nim związana jest taka, że był to mój, tak naprawdę, taki drugi prywatny laptop. Ten dysk tam był oryginalnie. Wszystko pracowało. Ja dyski w swoich laptopach dosyć często sprawdzam, weryfikuję. Film o diagnostyce dysków był już wcześniej na kanale. Także kto nie widział, zapraszam do obejrzenia. To nieco rozjaśni sytuację i to, o czym mówię. Także ja dyski w swoich komputerach sprawdzam się dosyć często. Sprawdzam ich kondycję, monitoruję na bieżąco. Jak również przeprowadzam kopię bezpieczeństwa. Ale także, tak również i ten dysk. Jak pracowałem na tym laptopie, był on w pełni sprawny, ponieważ go sprawdzałem i testowałem. I pewnego dnia postanowiłem po prostu zamienić ten dysk na lepszy, na pojemniejszy i szybszy. Także dysk, jak wspominałem, był w pełni sprawny. W smarcie nie było żadnych niepokojących parametrów. Wszystko jak najbardziej w porządku. I tak samo testy powierzchni na dyskach SSD. I jeszcze on był niskiej pojemności, więc nie trwają one długo. Także ja w swoich laptopach je przeprowadzam. I wszystko z dyskiem było jak najbardziej w porządku. Dysk postanowiłem wymienić na lepszy. Było to w lutym tego roku, 2023. I operacja oczywiście przebiegła pomyślnie. Przeniosłem sobie dane. Skopiowałem tak naprawdę dysk 1:1 w kopii, zachowując całą konfigurację systemu i wszystkie pliki. I zamontowałem nowy dysk. Zacząłem go normalnie używać w laptopie. A ten dysk powędrował sobie na półeczkę i tak leżał do ostatniego czasu, czyli przeleżał się jakieś 8 miesięcy i znalazłem dla niego zastosowanie. Także myślałem sobie tam o nim, wiadomo, miałem ten dysk, żeby go jakoś wykorzystać i akurat zdarzył się komputer, do którego chciałem go zamontować i ten dysk wykorzystać. Także byłem pewien, że jest w pełni sprawny, bo tak było, jak go odkładałem na półkę, więc włączyłem tak naprawdę kolejne przenoszenie danych, bo miałem już na niego zaplanowane przenosiny z innego komputera. Także włączyłem kopiowanie dysku i sobie czekałem. Tak naprawdę kopiowanie się robiło i wykonywałem to programem Lasesoft Recovery Suite. Również poradnik o tym, jak przenosić dane, jest na moim kanale, jeśli ktoś byłby zainteresowany. I przy 98% wyskoczył błąd w przenoszeniu danych. Tak naprawdę jeszcze nigdy taki błąd mi nie wyskoczył. Nie spotkałem się z takim błędem, żeby podczas przenoszenia danych wystąpił jakiś błąd. Nieświadomy niczego, dlaczego tak jest. Tak naprawdę włączyłem cały proces przenoszenia od nowa i sobie poszedłem, przy czym wracam za jakiś czas i patrzę, a przenoszenie danych stoi na jakichś 2%. A minęło już ponad godzina. Czas przewidywany przenoszenia jak 16 godzin. Także zdziwiło mnie to. Przerwałem ten proces. Postanowiłem, że skorzystam z innego komputera i na innym komputerze spróbuję przenieść te dane. Jeden z dysków był podpinany przez USB, przez przejściówkę adapter. Także nie wiem, na początku myślałem, że to jest problem tej przejściówki. Może kabla. Wymieniłem kabel i spróbowałem na innym komputerze. I na innym komputerze dokładnie tak samo wyglądała sytuacja. Zacząłem przenosić i przewidywalny czas kopiowania wynosił, ciągle rósł i właśnie dochodził do jakichś 20 godzin podobnego typu wartości.
Także no w tym momencie już jakaś lampka mi się włączyła, no że coś jest nie tak. Także postanowiłem sprawdzić oba dyski, właśnie przeprowadzić pełną ich diagnostykę i w ten oto sposób odpaliłem program Crystal Disk Info i stan wyświetlał się dobry dla tego dysku HX. SK Hynix miał on przepisane, jakby przeniesione dwa sektory z rezerwowych, tak naprawdę nic takiego, ale sam w sobie program Crystal Disk Info nie dawał w smarcie żadnych złych sygnałów. Także w następnym kroku postanowiłem uruchomić pełny test powierzchni tego dysku. Uruchomiłem program HDTune i zacząłem przeprowadzać test powierzchni. Nie trwał on zbyt długo, bo już po 3 minutach doszło do obszaru, w którym zaczęły pojawiać się uszkodzone piksele. Także dysk się uszkodził. Był uszkodzony, test w ogóle wyskoczyły 3 prostokąciki z czerwonymi pikselami, a następnie test się przerywał. Danych żadnych na tym dysku nie miałem, więc na niczym mi nie zależało tak naprawdę, więc nie byłem na tym stratny. Jedynie, co ciekawe, właśnie to jest cała ta historia. I najciekawsze jest w tym to, no, że są dwa scenariusze, co się stało. Także byłem bardzo zaskoczony, bo dysk naprawdę był wcześniej testowany, dosłownie przed odłożeniem go na półkę, przeleżał się 8 miesięcy, podłączam i dysk nie działa. Także nie wiem, czy to jest możliwe, jeśli ktoś spotkał się z takim czymś, ma wiedzę, że dysk twardy SSD M2 mógł zepsuć się od leżenia na półce. Także bardzo chętnie piszcie w komentarzach, jeśli ktoś by się z takim czymś spotkał. Ja nie wiem, nie za bardzo chcę mi się w to wierzyć. A drugim scenariuszem jest to, że po prostu dysk się zepsuł w tym momencie. Właśnie w takim zbiegiem okoliczności, że akurat przestałem go używać i przesiadłem się na inny, lepszy dysk. No to dosłownie jakbym przewidział przyszłość i w odpowiednim momencie po prostu wymienił ten dysk, chociaż on nie dawał żadnych znaków uszkodzenia i nie był uszkodzony. Wymieniłem sprawny dysk po prostu z uwagi na większą pojemność i na to, że dysk, na jaki zamieniłem, był szybszy. Także drugi scenariusz to, że zaszedł taki zbieg okoliczności, że akurat ten dysk zepsuł się dokładnie w momencie, kiedy ja przestałem z niego korzystać, a jak tylko po 8 miesiącach znalazłem do niego zastosowanie i zacząłem z powrotem z niego korzystać, to przy nagrywaniu na niego danych dysk się zepsuł. Także taka to oto ciekawa historia moja własna. I teraz sobie przejdziemy do następnych historii. Następne historie już może nie będą do końca takie ciekawe, ale będą znakiem na to, że niektóre dyski SSD, ale i również HDD po prostu się psują niezależnie od stopnia zużycia, sposobu używania i no wieku właśnie i jakiej jest marki, czy jest lepszy, czy jest gorszy. To jest elektronika i dyski po prostu mogą się zepsuć w najmniej oczekiwanych momentach. Także kolejny przykład, o jakim mówię, jest to również dysk SK Hynix SSD, tym razem w formacie SATA i pojemności 128 GB, dokładnie jest to dysk HFS 128G3BTND myślnik N210ABA. To był dysk z laptopu, który kupowałem dla klienta. Laptop był marki Lenovo, był to również dysk na pierwszy montaż. I co się okazało, to, że dysk przyszedł fabrycznie uszkodzony. Czyli no, laptop był uszkodzony, no ale po diagnozie wyszło, że to wina dysku, który był fabrycznie uszkodzony. Tutaj nie, jakby nie wyrażam żadnych opinii, ale no ja już z takiego powodu dysków SK Hynix raczej dla siebie i dla moich klientów raczej na pewno nie zakupię. Także mam tutaj smart dla tego dysku z programu Crystal Disk Info. Także tu widać jakieś liczby włączeń, to są moje próby tak naprawdę i czas pracy 25 godzin też, nie wiem, gdzieś tam wiadomo, jak laptop jest nowy, to tam jakieś testy też są przeprowadzane. W każdym razie sam smart, nic złego, jakby program nie pokazywał, jakby przepisane sektory, liczba 128, także tak wyglądał
smart dla tego dysku, a testu powierzchni w programie HDTune nie udawało się już puścić, ponieważ od razu dysk przestawał być widoczny w systemie. Kolejna historia, o jakiej opowiem, to dyski HDD, dokładnie dyski Seagate'a Skyhawk 8 TB ST8000VX004. Historia z tymi dyskami jest taka, że klient zamówił sobie za moim pośrednictwem 12 takich dysków na potrzeby rozwiązań monitoringu i 3 z 12 takich dysków okazało się fabrycznie uszkodzonych. Także teraz tutaj pokażę, jak takie dyski właśnie się zachowywały, jakie ciekawe dźwięki i hałas się z nich wydobywał. Także to jest najczęściej właśnie oznaka uszkodzenia dysków HDD. Ta mechanika daje po prostu się usłyszeć. Nowy dysk twardy Seagate 8 terabajtów. Odpiłem zasilanie. Skręca się. Także tak zachowują się te dyski uszkodzone. Oczywiście producent przyjął gwarancję, uznał i wymienił te dyski na nowe, ale trwało to pewien czas. Tak naprawdę zapłacone było, a dysków nie było. Były potrzebne, trzeba było kupić nowe dodatkowo, a te w takim naddatku. I jeszcze klient zdecydował się, no dokupił tamte jeszcze z własnej kieszeni, a te wróciły po gwarancji również do niego i je sobie wykorzystał. Kolejny przypadek to również dysk Seagate'a, tym razem model 4 TB, seria Skyhawk o oznaczeniu ST4000VX013. Dysk ten zepsuł się po 9 miesiącach pracy w rejestratorze monitoringu. Także wiadomo, tam jest praca ciągła, ale 9 miesięcy no to nie jest zbyt zadowalający wynik. Wiadomo, awarie się zdarzają, to nie znaczy, że ten model jest jakiś zły, ale właśnie ten film jest po to, żeby wiedzieć, że awaria dysku twardego może zjawić się zawsze i wszędzie nieoczekiwanie, także należy o tym pamiętać. Jeśli chodzi o smart, to dysk był jeszcze wykrywany przez system, ale w smarcie liczba realokowanych sektorów wynosiła 4048, także potężna ilość. Dał się również rozpocząć test powierzchni w programie HDTune, ale była zauważalna niska prędkość tego testu, po prostu dysk działał bardzo wolno, no bo jak się okazało, 90% powierzchni było uszkodzonej. Także dysk również pojechał na gwarancję do Seagate'a, gwarancja została uznana i historia zakończyła się dobrze, ale klient również na jakiś czas został bez dysku, więc tak to wygląda. Oczywiście w swojej pracy i w doświadczeniu z dyskami spotkałem się również z kilkunastoma innymi dyskami SSD głównie, które były uszkodzone fabrycznie od razu jak przyjechały nowe, a także psujące się zaraz, świeżo po zakupie.
a także w okresie jeszcze gwarancji i po gwarancji. Także jeśli takiego dysku nie zabezpieczymy sobie poprzez właśnie kopię bezpieczeństwa i zabezpieczanie danych, no to jak dyski HDD najczęściej psują się powoli i dają o sobie znać, tak dyski SSD najczęściej psują się nieoczekiwanie i ten dostęp do danych często bywa jakby odcięty i niemożliwy w zwykły sposób. Konieczne są kosztowne sposoby odzyskiwania danych, także pamiętajcie o tym, że dyski się psują i przeprowadzajcie kopie zapasowe. Najważniejsze pliki trzymajcie w dwóch, trzech miejscach, a wtedy na pewno żadna awaria nie będzie Wam straszna. Także to by było już na tyle w tym filmie. Jeśli materiał Ci się podobał, daj łapkę w górę, napisz komentarz, czy Ty miałeś doświadczenia jakieś z psującymi się dyskami, jakie to były dyski, czy HDD, czy SSD i czy wykryłeś awarię wcześniej, czy niestety już było za późno i Twoje dane uległy uszkodzeniu. Zapraszam również do subskrypcji mojego kanału oraz do oglądania innych filmów na moim kanale. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się. Cześć.